Witam wszystkich w ten piękny niedzielny. Znaczy piękne, niedzielne popołudnie. I tak, no pograłem wczoraj trochę. Jednak udało mi się, tak powiem, troszeczkę cofnąć. Pokonałem wszystkie stwory, które to były. Techniką taką, że cofnąłem się tutaj pod wejście. Wtedy nie wszystkie zlatywały się od razu, bo normalnie jak się rozpyliśmy, to gdzieś Już tutaj. się robi. A, ja się po prostu cofnąłem tutaj. Tym sposobem one się zlatywały grupkami. Mogłem ich na spokojnie rozwalić i oczyściłem też tutaj tych z tyłu. Oczyściłem tutaj. Tutaj były i tutaj w środeczku. To była dźwignia, którą trzeba było przełączyć. Teraz idziemy tak na górę. Jedynym minusem jest to, że jak tutaj wejdę, to one się znowu respią. Więc nie będziemy tutaj wchodzić. Idziemy tutaj. Trochę to trwało, było też trochę wczytywania. Tu mamy drzwi i tu też mamy drzwi. Dobra. Już się robi. Wejdziemy tu wpierw. Zapisujemy to jako od razu. Dodatek part 2a. O, w mordeczkę. I tak szybko się strzyczki. Zanim pożywimy się tymi mile widzianymi gośćmi, chętnie poznam ich imiona. Zatem powiedzcie mi, soczysty kąski, kim jesteście? Nazywam się Mali. Mam nadzieję, że moje imię ci się podoba, bo to ostatnie imię, jakie usłyszysz. Dzielni, co? To dobrze. Przyda się wam wasze męstwo, kiedy będziemy obierać z mięso z waszych potrzaskanych kości. Zapewniam was, że nie umrzecie od razu, ale jednak umrzecie. To mogę wam zaoferować. Siostry? Czy mogę? Zrozumiałam. Dobra. Niech bogowie zlitują się nad tobą. Skosztujcie mej skali. Nalegam, żeby ktoś mi twe życzenie. Dobra, nie płacz. Gotowa do działania. Zamieniam się w słuch. O kurcze. To ładnie Jestem nas gotowa. Załatwili. Chyba. Dobra, a gdyby tak. Gotowa do działania. Tak? Zrozumiałam. Okej. Okay. Coś przegapiła? Kurczę. Nie. Nie jest ich dużo tutaj. Powiedz, i spadamy stąd od razu. Zrozumiałam. W czym mogę pomóc? To wzywamy potwory. To życzenie? Oczekuję swych rozkazów. Co trzeba zrobić? Na bliźniacze topory Klangedina, braci! Jestem gotowa. Chyba. Jak to nie mam kontroli nad wszystkimi? Brzmi sensownie. Co jej się stało? Wzmocnienie siły, swoboda działania. No w czym problem? O, ogłuszenie. Powiedz, czego chcesz. Zamieniam się w słuch. Oczekuję twych... Zrozumiałam.
I tak samo wychodzimy. Brzmi sensownie. O kurde. Nie bracieńcu! Bracie! Teraz mi umrze to posłuch. Jestem gotowa. Poważnie, nie pykło. Jestem gotowa. Chyba. Gotowa więc do działania. Leczenie. Tak? Twoje życzenie? Powiedz, czego chcesz. Zrozumiałam. Już się robi. Dalej! Bliźniacze topory Klangedina. Mój cel jest prawda. Oczekuję na twe rozkazy. Tak uczynię. O kurczę. Teraz tylko pytanie. Jestem gotowa. Na bliźniacze topory Klangedina. Nie bracieńczu. Dobra, i teraz... No co, ty trucizna? Chory. Ta postać chyba miała... Tak? Leczenie choroby? Paraliżu? Trucizny? Co trzeba zrobić? Tak? Czym mogę pomóc? A, no to tutaj to będzie proste, bo wystarczy, że przerzucę jej chyba antidotum to było. Potrzebujesz mnie? Jednak nie. Potrzebuję leczenia choroby. Kto ma tutaj taki czar? Klejnoty tutaj. Wszystko działa? Działa. Przedogiem. Ktoś tutaj tylko miał coś co takiego. Powiedz, czego chcesz. Pewnie ona, ale to... Jestem gotowa. Chyba. Brzmi sensownie. Dobra, można zrobić to na dwa sposoby. Tak? Weźmiemy tak. Tu się uleczymy. Gotowa do działania. Tu też. Powiedz, czego chcesz. Co trzeba zrobić? Tak? Gotowa coś do działania. Już się robi. Was zostawimy tu. Oczekuję twych rozkazów. A my wejdziemy do środka. Teraz wyjdziemy. Nie bracieńców! Dobra. Skosztujcie mej stali. No nie wierzę. Dobry plan. Jestem gotowa. Chyba, tak? Coś przegapiłam. Gotowa do działania. Gotowa do działania. Już się robi. Brzmi sensownie. Skosztujcie mej stali. Skosztujcie mej stali. Powiedz, czego chcesz. Brzmi sensownie. Nie bracieńców. Moim celem jest prawda. Gdzie są wrogowie?
Co trzeba zrobić? Oczekuję twych rozkazów. Dobra, jeszcze jeden, mnie? Ale zrobię. Jestem gotowa. Dalej, do chwalebnego boju. Dobra, pokonać. Okej, okay, udało się. I tak. Kto ma miejsce? Ty nie masz. Tak. Ty nie masz. Zamieniam się w słuch. Ty bierzesz to wszystko. Dobra. Tobie wpadł level. A to nic nie mogę zrobić. Poza... Okej, okay, tutaj dostałem. Okay, dobra. A i tutaj. Tu nic. Czary ma. W czym mogę pomóc? Czyli jeszcze tu powinno coś być. Dziewiąty. Przywołanie potwora. Damy to. Git. Jestem dobra. Gotowa, jak zawsze. Ty tak? I co tutaj mamy? Mieściciel. Ten niezwykle rzadki hełm zawdzięcza swoje istnienie pewnemu orkowi, który był zarazem magiem i wojownikiem. Niezwykła historia Hautoga zaczęła się, kiedy jego rodzinna wioska została zniszczona w walce pomiędzy dwoma zwalczającymi się frakcjami czarodziejów. Jeden ze zwycięzców, mistrz zauroczeń imieniem Shandelun, poczuł wyrzuty sumienia, ujrzawszy zniszczenia, będące skutkiem ubocznych walk. Skruszony przygarnął do siebie jednego ocalałego orka i wychował go jak syna. Pod okiem Shandelona, Chatong, poznał tajniki magii i pomimo swego pochodzenia wykazał się dość dużym talentem. Choć jednak pracował o wiele ciężej niż pozostali średnicy Shandelana, wciąż osiągał gorsze od nich rezultaty. Wreszcie zazdrosny ork zawziął się, zamknął w swojej komnacie i pracował bez wytchnienia nad zaczarowanym przedmiotem, który ułatwiałby mu konkurowanie z rówieśnikami. Owocem owej pracy był ten zadziwiający hełm, który nie wygląda okazale, potrafi znacząco zwiększyć inteligencję tego, kto go nosi. Czutank przywdział natychmiast swoje dzieło, jednak szybko przekonał się, że nadmiar inteligencji może być niebezpieczny. Szczególnie w przypadku kogoś, kto wiedzie żałosną egzystencję zazdrosnego orka. Shandelun odnalazł nadpalonego trupa swego przebranego syna, na którego głowie wciąż spoczywał nieszczęsny hełm. Obok leżała kartka z jednym zdaniem. Niektórych rzeczy lepiej nie kończyć. Mieściciel Chutonga podwyższył klasę pancerza o 1, a także o 2 punkty. Zwiększa inteligencję. Hełm ten jest brzydki i ciężki, ale wiąże się z faktem, że został zaprojektowany przez Orga, w związku z czym charyzma właściciela zostaje obniżona o 2. Poza tym hełm mogą nosić jedynie istoty dysponujące co najmniej 17 punktami siły. To takie, ni go w tamten. Niby fajne. Gdzie to jest? Gdzie ja to przeniosłem? Co to było? Chciałem to przenieść. Czy ty masz coś dobrego? To znacząco zwiększa, a tu? A tu nie może. Tu może. Dobra, zostawimy hełmik na razie tu. Co ty tu jeszcze masz? Pierścień. Daj go jej. O! Pierścień większej odporności. To jest ciekawe. Mhm.
Widzę, że już go nie nałożę. Tu nie ma miejsca. Dobra, na razie zrobimy tak. Tu podwaja. Fajny pierścień, kurczę, tylko że musiałbym zdjąć to. Zdejmując to, i tak nie mogę go założyć. No, bardzo fajny pierścień. Musimy rozdać resztę butelek. Dobra. No trudno, trudno. Powiedz, ważne, że się udało. Się robi. Moim celem jest prawda. Oczekuję twych, zrozumiałam. Dobra, drzwi otworzone. Jestem gotowa. Chyba. Poczekać, aż zejdzie z nich. Tak, brzmi sensownie. Twoje życzenie? Powiedz, czego chcę. Już się robi. Już zeszło, dobra. Wychodzimy teraz. Zapisujemy. Zamieniam się w słuch. Leczenie. Nakupowałem strasznie dużo tych... Jestem za walką. Buteleczek. Oczekuję twych rozkazów. Jestem gotowa. Brzmi sensownie. Gul, gul, gul. Jedziemy dalej. Właśnie. Potrzebujesz mnie? Coś tu jeszcze ona miała. Coś mi się wydaje. Tak? Brzmi sensownie. Aha, już się zablokowali. Ale to jest nerwiające. Powiedz, czego chcesz. Jestem gotowa. Jak zawsze. Tak. Twoje życzenie. Oczekuję twych rozkazów. Zrozumiałam. No. Trzy postacie stoją w jednym miejscu. Jestem gotowa. Już się robi. Tak? Brzmi sensownie. Jedna tu, jedna tu. Co się dzieje? Powiedz, czego chcesz. Brzmi sensownie. No? W czym jest problem? Tylko powiedz, co mam zrobić. Przeciążenie nie może się ruszyć. Co trzeba zrobić? Chodź tutaj. Za pozwoleniem. Tak będzie za. A noszę po prostu za dużo butelek. Patrz, co się dzieje. Dobra, ale może się ruszyć. Oczekuję, brzmi sensownie. I znowu mamy jestem ten sam gotowa. Problem. Już się robi. Tak. Ty możesz wypić to. Gdzie są wrogowie? Ty możesz. Dobrze. Co
co to jest? A co to było? Psalm? Tak. I jeszcze modlitwę. No, już dobra, już powiedz, czego chcesz. Już się robi. No, 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 no. Kim jesteście? Jestem Marii. Witaj, przyjacielu. Wiecie, w jaki sposób wydostać się z tych przeklętych ruin? Jak się tu dostaliście? Dostaliście. Gadajcie, albo was zabijemy. Nie, nie wiemy, jak stąd wyjść. Przybyliśmy tu z Hobartem. Jestem... Krik, kapłan Baina, to są moi towarzysze. Szukamy wyjścia z tego zamku. Jeśli nam nie pomożecie, depczemy was w piach pustyni. Wyrażam się jasno? Posłuchaj, przyjacielu, nie chcemy żadnych kłopotów. Znaleźliście kłopoty, słabe usze. Adran, Shelhai, zabić ich. Jeśli nie będą mieli przy sobie nic cennego, to użyjemy ich ciał, żeby rozbroić pułapki. Okej. Okay. Czyli... brzmi sensownie. Czekamy na was. Zaraz, nie do chwalebnego Boga! Jestem gotowa. Zaraz, gdzie to się dzieje? O kurczę. Tego się nie spodziewałem. Jednakże mają dużo... bardzo dużo... ciekawych itemków. Które podniesiesz ty? To nie ma dodatku. Kurczaki. A, no dobra, ty też możesz to podnieść. Coś przegapiłam? Pieniążki, pieniążki. Dobra, co to za butki? Buty uziemienia Dartalosa. Odporność na elektryczność. Fajne, fajne, ale nie. Torba przechowywania, dobra. Co wy tu jeszcze macie? Złoty pas Urnsta. Ciekawa rzecz. Czy ja już to mam? Siecznym. A ten pas co dawał? Siła 19, okej. Okay. A ten pas dla ciebie? O, idealnie. Chociaż, daj, spróbujmy dać ten pas jej. Dobra, ona bardziej walczy. Jedziemy dalej. Odporność na ogień. Ciekawy pierścień, ale go nie zużyję. Olbrzymią kulisą, która wpada na wybrany obszar, tak jak jest ta kula, bo... ciekawe, weźmiemy to. Płaszcz błyskotliwych kolorów. Można go założyć razem z nim się ochronę. Co to daje? Klasa pancerza plus 3. Dobra. Szata złego arcymaga. 5 plus 1. O, czyli tego już nie nałożymy. Więc to ląduje tu. Pierścień większej odporności. Dobra, ale. Mogę pomóc. Otwórz. Bardzo ciekawe rzeczy. Przywołanie potwora, symbol bólu, to tu, to tu, to tu. Co to jest? Pusta butelka, nie wiadomo do czego, więc ląduje tu. Jedziemy dalej. Co było tutaj jeszcze w pojemniku? Mikstura.
Eliksir oczyszczenia. Napar mumii. Ekstra świętego przeniesienia. Ekstra niewrażliwości. Dobra, więc... Okej, a co jest tutaj? Ze złodziejskiego mistrzostwa. Dajmy to. A, tu nie ma miejsca. Tu nie ma miejsca. Tu też nie ma miejsca. O kurczę, no to teraz sobie narobiłem. Dobra, co jest tu? To jest tutaj. Olbrzymi miecz oboręczny. To tutaj. Daj to tu. To pójdzie tu. Potrzebuję tutaj miejsce. Ale tu mamy, o, tu mogę przenieść te rzeczy. I zostawić sobie tylko to. Zbroja płytowa plus jeden. Rękawice siły ogra. Pierwszy z nogi z tym opalem. Średnio. Okej, to ciekawe. A, to jest pierścień swobody, to ja go mam. Dobra, co to jest? Magiczny efekt. Przydałoby mi się, o, na przykład przerzucić to tutaj, to tutaj i zrobić z tym porządek. Użyć pojemnik. Do plecaka. Dobra. I teraz tak. Co mamy tu? Przerzucić te rzeczy. Dobra. Przerzucimy z tego tam. Pojemnik jest pełen? Tyfy. Kurczaki. Dobra. Jak sobie życzysz? Potrzebujesz mnie? To jest płytowa plus jeden. To jest kolczuga życia. Więc nie. Minus trzy to nie. Bardzo fajna kolczuga. Ale nie.
czarnego smoka. Dobra, przerzucimy to tutaj. Likwidujące skutki. Siły ogra. 18-0. Ile moja postać ma? 18. Tylko powiedz, co mam zrobić. Dobra. Gdzie jest pierścień? Pierścień większej odporności. Zaraz, co daje? A, podwaja liczbę czarów. No to to musi być. Pierścień ochrony. Pokaż ten pierścień ochrony tu. O, i teraz wyszedłem na tym lepiej. To mogę przerzucić tu i to tutaj. Trzeba będzie te rzeczy kiedyś posprzedawać. Dobra, rękawice siły ogra. Dobra, to się zwiększyło. Naładowany topór. Z tego to nie korzystam. Ognisty cep bojowy. To można od razu przerzucić. Co tutaj przyszło? Dobra, 5 minut przerwy, zaraz wracam. Dobra. Będzie króciutki stream. Trzeba tutaj szybko ogarnąć. Ognisty cep bojowy. No tak średnio bym powiedział. Z tym cepem. Jedynka 6 plus 4 plus 3. No to to jest lepsze niż to. A co to robiło? A. To też jest ciekawe. Dobra, przeniesiemy to tutaj. Trzeba będzie też zrobić porządek z tymi rzeczami. Tylko nie mam jak tego ogarnąć. Ja też już mam full. Się tutaj przyda. Na pary poprzenosimy tu. Potwór na razie niech zostanie. Coś robi? Nie. No to tutaj. Mikstura. To są klejnoty.
zwoje, klejnoty, jest, dobra, tutaj, tu musimy to przenieść, także dobrze. To tutaj, to tutaj, to tutaj. Aha, inaczej nie można, więc ciach. Najlepiej by było, gdybym wyrzucił to wszystko do jednej postaci, albo do dwóch postaci i połączył. Dobra, na razie zrobimy. Dobra, to jest pełno. To może ogarnę to poza streamem. O. Bo innej opcji nie widzę. O, tu jeszcze jest. Będzie najlepszy sposób. Tu jeszcze coś było? Nie, to zostanie u niej. To można uzupełnić wszędzie. Dobra, tu mam full. Tu też mam full, dobra. Tu leciutko. Pierścień ochrony. Dobra, przerzucimy te rzeczy tu. A ta jeszcze ma tutaj. Dobra, mamy jedną torbę przechowywania. Dobra, zrobimy tak. Co to jest? Właściwości ładunków. Ciekawe, ale to też jest czasowe. Tak już to tutaj, ale... Trzeba to przerzucić. Dobra. Coś jest ogarnięte. Jeden pojemnik jest wolny. Chyba to trzeba jeszcze przenieść. Gdzie to było? Czekaj, 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 czekaj. Tu? Tu. Dobra. Jeszcze jest jakaś różdżka. Kostur bardziej. Kij radości wisielca plus jeden. Charyzma minus 2. 3 razy dziennie. Przyzywa 1k6. Tak jest. Dobra. Tak, i wchodzimy do środka. Jezu, znowu się zaczyna. No, no, jeszcze dwie postacie. Oczywiście, w rzeczy samej. Twarzyć niech będzie. No. Powiedz, czego brzmi sensownie. No nie, ten pathfinding tutaj jest. Oczekuję twych rozkazów. Gdzie nas sklepać? Jestem, zrozumiałam. Może tak powiem. A, drzwi się otworzyły. Wszystko ładnie tutaj ogarnięte. Wejdziemy do drzwi, zrobimy save'a i muszę na chwilę zniknąć. Tak? Co lepiej zrobić? Najlepiej to się teraz uzdrowić. Zamieniam się w sobie. Wczytają mi się te potwory znowu. Gotowa do działania. Powiedz, czego chcesz. Już się robi. I schodzimy. Brzmi sensownie. O, nie ma ich.
I te drzwi się tu otworzyły, o. Mistrz wabienia. Witajcie, wędrowcy, witajcie w zamku Maluradek. Jestem waszym przeciwnikiem. Nic do ciebie nie mamy, duchu. Chodzi o nasz spór. O jakim sporze mówisz? W którymś momencie przekonacie się, że powinniście opuścić ten zamek, a ja będę starał się zrobić wszystko, żeby wam przy tym przeszkodzić. Dlaczego miałbyś robić coś takiego? Musicie podjąć próbę. Musicie udowodnić, że jesteście godni nosić opończe bohaterów. Jeśli się wam uda, pozwolę wam odejść. Jeśli nie, to zginiecie tutaj. Zgoda, przyjmujemy twoje wyzwanie. Północ, wschód, południe i zachód. W wieżach czterech oczyszczacze leżą. Nakarm je, gdzie duchy gniazdo mają, albo zawsze pozostań w tych murach. Słońce wschodzi, ziemia się rozgrzewać zaczyna. Czterech leży zimnych, choć nikt żałoby nie wszczyna. Nie ruszajcie ich, lord, ostrzega szalony i mego dzieła oni chwały pozbawieni. Powróćcie tu, kiedy ukończycie to zadanie. Wtedy zostaniecie wpuszczeni do przerażających komnat. A ty kim jesteś? Wytyfy. Oczekuję twych rozkazów. Już się robi. Kurczę, zobaczcie. Nawet taka głupia Lina w grze przed 18, znaczy w grze mającej 18 lat. Dobra. Zapiszemy to teraz. To jest dodatek part 2b. Part 2b. I wrócimy do tego Mośka tutaj. Zobaczymy, co on nam powie. A tak, ta postać jest przeciążona teraz. Co on nam powie? Zrozumiałam. Nie macie nic lepszego do roboty w tym zapomnianym przez bogów miejscu, niż namęczanie mnie ciągłymi pytaniami. Hobart, wiesz coś o dziwnym duchu, który straszy w pobliżu północnej bramy? A zatem spotkaliście już mistrza wabienia, co? Uważajcie na niego, ma więcej sprytu i przebiegłości niż lis w zimie. Co o nim wiesz? O mistrzu wabienia? No cóż, ja szczerze mówiąc wiem o nim tyle co wy. Widzę, jak lata wokół wrót. Inni poszukiwacze przygód powiedzieli mi, jak się nazywa to wszystko. Kupię sobie, czekaj, czy on to ma? Torbę przechowywania, to na pewno na bank się przyda. I tu chyba będę przerzucał itemki. Dobra. Jestem gotowa. Teraz jak wyjdę. Brzmi sensownie. Dobra, czy tutaj jest ten quest? Okej. Okay. Powiedz, czego chcesz. Zrozumiałam. Idziemy jeszcze tu. No. Brzmi sensownie. Coś tutaj musi być. Jakiś quest, jakieś coś. Na zachodnie blanki. Świątynia. No to tu wszędzie byłem. Dobra, ale tym zajmiemy się już następnym razem. Teraz jeszcze jeden saveik. Part 2. Dodatek. Part 2c. Dobra. I mówimy ciemność.